Telewizja w Polsce.pl, magazyn religijny Wierzę w Boga. Powracamy do rozmowy z naszym gościem na temat religijnych aspektów wojny 1920 roku. Naszym gościem jest profesor Jan Żaryn. Witam jeszcze raz serdecznie. Witam również. Zatrzymajmy się na chwilę na sytuacji na Polakach, a zwróćmy uwagę na Rosjan, na to wojsko. Jak ono było liczne? Dlaczego w ogóle traktuje się tą wojnę w takich kategoriach, ten 15 sierpnia, w kategoriach cudu? Jakie były proporcje w ogóle tych polskich żołnierzy, wojsk polskich i sowieckich? Wojska polskie były rozproszone w pewnym sensie, to znaczy bardzo silna armia, oczywiście piąta armia Wojska Polskiego, czyli front, czyli część frontu północno-wschodniego, mówię od strony północnej, czyli tam, gdzie dowodził generał Władysław Eugeniusz Sikorski, i następnie kolejne fragmenty tego frontu północno-wschodniego aż do Radzymina. To jest ta podstawa tego frontu, którym dowodzi generał Józef Haller. Na zapleczu armia ochotnicza, która stopniowo wkracza w Wojsko Polskie, i jest oczywiście armia pod Komarowem z generałem Stanisławem Hallerem, która tam będzie również prowadzić bitwy przeciwko Budzionnemu i z kolei tamtejszej części wojsk bolszewickich. Jest oczywiście Zadwórze i ta część polskiego frontu, która broni przedmieść Lwowa, więc ten front jest bardzo rozciągnięty. No i jest oczywiście wojsko pod bezpośrednim dowództwem marszałka Józefa Piłsudskiego z generałem Edwardem Rydzem Śmigłym na czele, które wkroczy z Nadwieprza, uderzając w bok armii Tuchaczewskiego. No i jest nasza przewaga wynikająca z rozpoznania szyfrów przeciwnika, a więc mamy dostępność do informacji. Ale jaką siłę stanowili bolszewicy? Mieli oczywiście liczebność większą, jeśli chodzi o możliwości operacyjne i przede wszystkim materiał ludzki. Ja teraz w proporcjach nie umiem tego dokładnie sobie przypomnieć, natomiast niewątpliwie liczebność tej armii była dużo wyższa i co więcej odnawialność jej była dużo silniejsza. Natomiast ta przewaga liczebna no, okazała się być mniej ważna wobec jednak tej umiejętności dowodzenia. Tutaj szczególnie dwie osoby warto przywołać, to znaczy oczywiście naczelnego wodza Józefa Piłsudskiego i szefa sztabu, czyli Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego. Ale trzeba też sobie powiedzieć, że niezależnie od tych liczb, które tutaj byśmy mogli ewentualnie przywoływać, to stan pewnej oceny rzeczywistości najlepiej oddaje dialog tuż przed rozpoczęciem ofensywy 13 sierpnia między Achillesem Rattim a Maksymem Weiga, gdzie nuncjusz apostolski pyta się generała Maksyma Weiga, czyli doradcy szefa tej francuskiej misji wojskowej, jakie są perspektywy zwycięstwa. I na to Maksym Weiga, jako no, wybitny znawca realiów wojennych, mówi, że tak po ludzku to my nie mamy szans obronić tego miasta. Tutaj dużo większą szansę i skuteczność ma księdza modlitwa. I to jest przekaz, który w dużej mierze opowiada o tym, jak ówcześnie ludzie, którzy mieli, że tak powiem, wiedzę operacyjną wojskową, oceniali realnie możliwości. Oczywiście gdyby się zapytał Achilles Ratti Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego, ten by mu odpowiedział inaczej. To znaczy on był niezwykłym optymistą i uważał, że wygramy, ale był to optymizm polski mający małe umocowanie w realiach wojennych. Przypomnijmy też, że
Warszawa nie była pierwszym miejscem oporu wcześniej, przed Brześciem próbowała strona polska uporządkować tą cofającą się armię spod Kijowa i tam generał Władysław Eugeniusz Sikorski miał zatrzymać nawałnicę Tuchaczewskiego. Nie udało się. Tuchaczewski z wojskiem wszedł jak w masło i rozbił tą próbę umocowania polskich tutaj szańców. Więc istniała ewidentnie ta obawa granicząca z pewnością, że Warszawa zostanie zajęta. No indywidualnie oczywiście każdy miał inną perspektywę. Marszałek Piłsudski też przeżył olbrzymią depresję, jak wiadomo, która owocowała tym, że złożył dymisję na ręce premiera rządu obrony narodowej, Wincentego Witosa. On był oczywiście i odczuwał to fizycznie nawet, a nie tylko psychicznie, odpowiedzialny za to, że porażka kijowskiej wyprawy zaowocowała wejściem Tuchaczewskiego tak głęboko pod Warszawę. Więc mamy z jednej strony niezwykłą mobilizację, z drugiej strony indywidualne widzenie rzeczy przez ówczesnych dowódców. Mamy świetny plan niewątpliwie Piłsudskiego, który realizuje Rozwadowski, czyli obrona miasta, a jednocześnie spodziewany atak z Nadwieprza, który rozbije Tuchaczewskiego, i mamy tą niezwykłą modlitewną mobilizację, która sięga nie tylko Warszawy, ale także sięga wszystkich miast polskich, czyli ta trójdzielność polska i niedawno dopiero zjednoczona ojczyzna ożywa zjednoczeniowo w modlitwie. Modlą się w Krakowie przed Kościołem Mariackim, modlą się w Kaliszu, ustawicznie modlą się na Jasnej Górze, tam jest stała modlitwa. To jest niewątpliwie także czas jednoczenia się Polaków, wspólnoty narodowej, w tym obliczu spodziewanej klęski i odwołanie się do najwyższej instancji, do Boga, do Najświętszej Marii Panny. Jeśli można jeszcze, panie redaktorze, jedno bardzo ważne zdanie z mojej perspektywy, mianowicie to nie jest tylko modlitwa albo aż modlitwa narodu polskiego. To jest także modlitwa Europy. W odróżnieniu od państw europejskich, które widzą rzeczywistość w kategorii politycznego takiego projektu tymczasowego, czyli zawsze sobie poradzimy, a to Polska będzie, a to Polski nie będzie, a to będzie w Królestwie Polskim, tylko a to dogadamy się z bolszewikami. Różne są te perspektywy polityczne, o których osobno by można mówić. To jedyna instytucja wówczas, która ma nie perspektywę polityczną, a perspektywę cywilizacyjną, to jest Stolica Apostolska. Papież Benedykt XV, który na list Episkopatu Polski 7 lipca 1920 roku proszący o modlitwę powszechną, realizuje tę modlitwę powszechną i Kościół modli się o Polskę i Polaków, o zwycięstwo, ale nie w imię celów politycznych, czy Polska ma być większa czy mniejsza, tylko w imię obrony cywilizacji przed bolszewicką, ateistyczną i pogańską. Właśnie o ten wątek chciałem zapytać, bo tutaj mamy no taką wspólnotę ożywioną, religijną, odwołującą się do Boga, a z drugiej strony, no właśnie, idzie nawałnica bolszewicka, ma hasła zdobycia całej, no, całej Europy, oni chcieli całą Europę zdobyć, zaprowadzić bolszewizm i no takim jednym z głównych elementów tej rewolucji jest ateizm, jest walka z Kościołem, jest zniszczenie Kościoła. Co by się stało, gdyby oni no, zwyciężyli w 20 roku Warszawę, gdyby zajęli Polskę i ruszyli na Niemcy? Niemcy, których było wrzenie rewolucyjne i tam na nich czekała pewna część społeczeństwa, robotnicy. Wydaje się, że plan był następujący. Warszawa wzięta i pańska Polska upada i bolszewicy układają się początkowo z Niemcami, oddają im ziemię działdowską. Dla Niemców była to bardzo ważna ziemia, ponieważ to był węzeł kolejowy jedyny między Warszawą a Morzem Bałtyckim. Dla nich więc był to komunikacyjny węzeł istotny. Niemcy także w nagrodę bolszewikom ułatwiają pokonanie Polaków, czyli właśnie de facto
parasol ochronny w Gdańsku trzymają nad strajkiem dokerów, który powoduje, że ma ta amunicja, broń nie dotrzeć do adresatów, czyli do Polaków. Mamy oczywiście także świadomość, że druga część Budzionny zdobywa Lwów i idzie dalej na południe i dociera aż do Budapesztu, czyli tam, gdzie już był REWKOM, rewolucyjny komitet Béla Kun, już raz miał tę władzę na kilka miesięcy. I to jest pewien projekt, który miał być w 20 roku wykonany latem zgodnie z planem Stalina. Dlatego on tak się upierał, żeby Budzionny nie wspierał Tuchaczewskiego, tylko realizował drugą część tego projektu rewolucyjnego. Wrzenie na terenie Niemiec miało być wykorzystane do tego, żeby złamać oczywiście tę tymczasową umowę z Niemcami, którzy byliby oczywiście zainteresowani odzyskaniem z ich punktu widzenia ziem zaboru pruskiego, po czym byliby sami ofiarą tego kontraktu tymczasowego z bolszewikami, podobnie jak Czesi, którzy także chcieli załatwić swoje sprawy z Polakami, czyli doprowadzić, i zresztą skutecznie doprowadzili, do zajęcia Zaolzia bez plebiscytu. Strona polska pod nawałnicą bolszewicką zgodziła się. Więc te małe kroczki różnych podmiotów politycznych owocowałyby dodatkowo zwycięstwem bolszewików na terenie Warszawy, po czym zostaliby oni zdradzeni przez tych bolszewików, którzy zamierzali dalej wykorzystać ruchy rewolucyjne po to, żeby dotrzeć do Atlantyku. To zatrzymajmy się nad tymi jakby rozważaniami naturalnymi i wróćmy do kwestii nadprzyrodzonej na koniec. Dlatego, że mówi się o tej bitwie Cud nad Wisłą. Wielu Polaków wierzy, że to właśnie te modlitwy, te prośby spowodowały, że Matka Boża nas ocaliła. Niedawno, jak była setna rocznica, arcybiskup Hozer w homilii właśnie mówił, przypominał o tym, mówił, że ta modlitwa, to spotkało się z takimi bardzo uszczypliwymi komentarzami dziennikarzy Gazety Wyborczej, prawda, że tutaj jakieś bajki opowiada i w ogóle co to jest. Jak pan patrzy jako historyk, prawda, racjonalista, na tą możliwość? Czy rzeczywiście to jest tak, że Matka Boża ocaliła Polskę w 1920 roku? Tak twierdzą ludzie wierzący, nie mają co do tego wątpliwości. Przede wszystkim to jest kwestia odpowiedzi na pytanie, czy ci ludzie w 1920 roku, modląc się, wierzyli, że ich modlitwy zostaną przez Najświętszą Marię Pannę wysłuchane. I wydaje mi się, że odpowiedź jest twierdząca. To znaczy, ta niezwykła mobilizacja modlitewna świadczyła o tym, że ludzie autentycznie byli wierzącymi, autentycznie wierzyli, że jest to niezwykła siła, która może spowodować, że stanie się tenże cud porównywalny do cudu, o którym wiedziano z punktu widzenia ówczesnej rzecz jasna pamięci historycznej, że zdarzył się kilka lat wcześniej, to znaczy cud marny. A więc rok 1914 i Niemcy, którzy mieli wkroczyć do Paryża i nie wkroczyli. Cud 14 roku, jak napisze najpierw Stanisław Stroński w Rzeczpospolitej, błagając o cud, bo to jeszcze 14 sierpnia, i potem 17 sierpnia, jak reportażysta wojenny Adam Grzymała-Siedlecki w Mińsku, już wyzwolonym, obecny, nazwie to także cud Wisły bądź cud nad Wisłą, a więc już oceni niejako, że ta modlitwa stała się rzeczywistością, to znaczy cud się ziścił. Taka wówczas była dominująca odpowiedź na pytanie, które dzisiaj sobie możemy zadawać, czy wówczas Polacy uwierzyli, że był to cud, czy też nie uwierzyli. No i ma odpowiedź. Tamci ludzie uwierzyli. To był ich zdaniem cud. I to jest najważniejsze. Oczywiście dla mnie, jako dla osoby wierzącej, ja mam tę łatwość w odróżnieniu od Gazety Wyborczej i dziennikarzy tego pisma, że jestem osobą wierzącą. W związku z tym, rzecz jasna, wierzę w cuda. Osoby, które nie wierzą w cuda,
dzielą się, jak rozumiem, na tolerancyjnych i nietolerancyjnych. I oczywiście, jak ktoś jest nietolerancyjny, no to nie przyjmuje do wiadomości, że ktoś może wierzyć w cuda. Bo na tym polega wtedy ta krytyka ludzi wierzących w 1920 roku. Bo, panie redaktorze, to jest klucz. Mianowicie, czy możemy przyjąć do wiadomości na gruncie racjonalizmu, że ludzie w 1920 wieku wierzyli w Pana Boga, wierzyli, że to mógł być cud. I tolerancja polega na tym, że przyjmuje się do wiadomości, że ktoś inny może wierzyć. W tym momencie musimy postawić kropkę, bo wyjeżdżamy już poza czas. Bardzo serdecznie dziękuję panu profesorowi. Dziękuję państwu za uwagę i zapraszam za kilka chwil na nasz katechizm.